Powiedzmy, że ten zielony prostokąt ma pole o powierzchni 268 jednostek kwadratowych. Dowolnych jednostek kwadratowych. Możecie sobie wyobrazić, że to są centymetry kwadratowe. Albo że jest to wielkie pole do gry w golfa, że widzicie je z lotu ptaka i że to są kilometry kwadratowe. Nam wystarczy ogólnie, że są to po prostu jednostki kwadratowe. Jakiekolwiek. I powiedzmy, że znacie wymiar jednego boku tego pola. Że to jest długość dwie jednostki. Jakby co, to to nie jest rysunek w skali. Gdyby był, gdyby była zachowana skala, to przy tej długości szerokość tego prostokąta byłaby mniej więcej taka. Ale wtedy nie byłoby widać, że to jest prostokąt. Zakładamy, że długość tego boku to dwie jednostki. Jeżeli wiemy, że cała powierzchnia to 268 jednostek kwadratowych i jeden bok tego prostokąta to dwie jednostki. To jaka jest długość drugiego boku? Jaka jest długość tego boku? Jeżeli pomnożymy długości tych dwóch boków, to w wyniku mnożenia otrzymamy pole powierzchni całego prostokąta. Czyli, jeżeli zaczniemy od pola powierzchni, jeżeli weźmiemy 268 i podzielimy przez długość tego boku, to otrzymamy długość tego dłuższego boku. Jego długość to 268 podzielone na 2. Widzieliśmy już wiele sposobów wykonania takiego dzielenia, ale narysowałem ten prostokąt, bo chcę wam pokazać, jak dzielić przy pomocy modelu powierzchniowego. Jeden ze sposobów dzielenia jest właśnie taki, że dzielimy całą powierzchnię na części, które łatwiej jest podzielić w tym przypadku przez dwa. Tutaj narysowałem taki sam prostokąt, ale podzielony już na kawałki. Pole całej tej powierzchni jest takie samo. Długość tego boku wynosi tyle samo dwie jednostki, ale wzdłuż prostokąt jest podzielony, ta niebieska powierzchnia to 200 jednostek kwadratowych, ta żółta to 60 jednostek kwadratowych i ta fioletowa to 8 jednostek. Do czego może nam się taki podział przydać? Te trzy liczby jest po prostu łatwo podzielić przez 2. Jedyne co tutaj zrobiłem, to 268 zapisałem jako 200, dodać 60, dodać 8, czyli liczby, które Łatwo podzielić jest przez 2. Teraz mogę dzielenie przez 2 wykonać po kawałku. Każdą z tych liczb mogę, niezależnie od pozostałych, podzielić przez 2. No to dzielimy najpierw 200. 2 razy jakaś liczba to będzie pole tej powierzchni, czyli 200, czyli ten odcinek to będzie 100, bo 2 razy 100 to 200. Jak otrzymaliśmy taki wynik? 200 podzieliliśmy przez 2. Powierzchnia tego pola 200 podzielona przez 2 równa się 100. Ile to jest? 60 podzielone przez 2. 60 przez 2 to 30. Czyli ta żółta część tego pola to 30 jednostek w tym kierunku i dwie jednostki w tym kierunku. Pamiętajcie, że rysunek nie jest wykonany w skali. Teraz różowa część. Jaka jest długość tego odcinka? 8 przez 2, czyli 4. Zauważcie, 100 razy 2 równa się 200. 30 razy 2 równa się 60. 4 razy 2 równa się 8, czyli długość całej tej figury to będzie 100, dodać 30, dodać 4, czyli 134. Można też inaczej takie dzielenie wykonać. 2 setki podzielone na 2 to 1 setka, 6 dziesiątek podzielone na 2 to 3 dziesiątki i 8 jednostek podzielone przez 2 to 4 jednostki. I mamy taki sam wynik, jak przy pomocy tego obrazka, tyle że na obrazku po prostu lepiej widać, co się dzieje na poszczególnych pozycjach. Ten prostokąt podzielony jest tak samo jak liczba 268 na poszczególne pozycje. Niebieskie dwie setki, żółte 6 dziesiątek, 60 i różowe 8 jednostek. Podzieliliśmy całą powierzchnię na mniejsze i każdą z tych mniejszych podzieliliśmy na dwa, co dało nam długości poszczególnych odcinków. Potem je dodaliśmy i otrzymaliśmy długość całego pola. To był jeden ze sposobów na wykonanie takiego dzielenia. Ale można to zrobić trochę inaczej. Możemy również podzielić na kawałki całą liczbę, ale nie aż tak bardzo, jak sugerują to cyfry na poszczególnych pozycjach. Na przykład powiedzmy, że pole tej powierzchni to 856 jednostek kwadratowych i powiedzmy, że ten wymiar to 8 jednostek. Znowu rysunek w jednym i w drugim kierunku ma inną skalę, czyli nie jest w całości narysowany w jednej skali. Jak możemy rozbić całe to pole na kawałki, żeby pomogło nam to zastanowić się, jaki jest ten drugi wymiar? Jaka jest długość tego pola, długość tego odcinka? Tak samo jak poprzednio, będzie to pole powierzchni podzielone przez szerokość 856 podzielone przez 8. Moglibyśmy rozbić tę liczbę na 800, 50 i 6 jedności, ale może już zauważyliście, że 50 nie dzieli się tak łatwo przez 8. Natomiast możemy łatwo podzielić 56 przez 8. Wiemy, że 8 razy 7 to właśnie 56. W takim razie możemy rozbić ten prostokąt na dwa mniejsze, na 800 jednostek kwadratowych i na 56 jednostek kwadratowych. Rozbijamy na 800 i na 56 jedności. W całości pole mamy to samo, podzielone jest tylko na dwa mniejsze kawałki. Jeżeli wiemy, że ten bok to 8 jednostek, to jaki długi będzie ten bok? Jego długość to 800 podzielone przez 8, czyli 100. Widać to tutaj analogowo i tutaj na obrazku, wzrokowo. I został nam różowy kawałek. Ile to jest 56 podzielone przez 8? 7. Ta długość tutaj to 7. Jaka jest więc cała długość tego prostokąta? 100 dodać 7, czyli 107. I jeszcze raz. 800 przez 8 to 100. 56 przez 8 to 7, razem 107. Po co w ogóle rysować takie prostokąty? Na obrazku po prostu lepiej widać, bo takie dzielenie to zadanie na obliczenie pola powierzchni prostokąta. Jeżeli 856 to pole powierzchni prostokąta, a 8 to długość jednego z jego boków, to 856 podzielone przez 8 to długość drugiego boku tego prostokąta. No i jeden ze sposobów na ułatwienie sobie takiego dzielenia to rozbicie liczby, którą dzielimy na mniejsze, prostsze do podzielenia kawałki, w tym przypadku na 800 i na 56, a w wyniku otrzymujemy 100 i 7 razem 107.